Dzień dobry. Witam po dłuższej przerwie w eksperymentach. Teraz będzie eksperymentalna próba z 3 kg brykietu torfowego. To jest 3 kg brykietu torfowego. Pierwszy raz w życiu mam z tym styczność, a to za sprawą takiej rozmowy telefonicznej z kamratem, bo mnie powiadomił, że tu na składzie był brykiet węglowy, ale to jest węgiel torfowy. W związku z powyższym sprawdzę 3 kg na zasadach takich jak w poprzednich filmach, ile energii mi do. Czas palenia nieważny, tylko ważna jest temperatura, do jakiej zagrzeje mi piec. Teraz uzbrojeni korbanka na brykiet torfowy. Korbanek zazbrojony. Korbanek załadowany 3 kg brykietu torfowego, dlatego 3 kg, bo wszystkie poprzednie eksperymenty robiłem na 3 kg. I stąd się to po prostu wzięło, żeby mieć skalę porównawczą. Taka jest w tej chwili temperatura na piecu. No to palimy. Na razie to był smutek i nie chciało się rozpalić. Oprócz dymu to nie miało nic do zaoferowania. Dałem więcej podpałki, zobaczymy teraz. Zobaczymy, co teraz z tego wyniknie. Z tym, że pomiar już jest zafałszowany, bo trochę tej podpałki już tam dołu. A ona robi energię, przynajmniej widać, że skuteczna. Ale zaczekam, jak to dojdzie do tego brykietu torfowego, później się określę. Może, że jak się na początku nie wiedzie, to po tym będzie sukces. No ale dobra, na początku i na końcu wszystkiego zawsze jest eksperyment. W jaki sposób się pali? Ale temperatura stoi w miejscu, prawie w miejscu, ale jeszcze czekamy do samego końca. Jeszcze krótki eksperyment, jak ten brykiet siąknie wodę. Taka jest waga, taką jaką żem kupił. I zobaczę później. A tyle wody przyjął po namoczeniu ten brykiet. Tam mam odłożone 2 do suszenia. Może na wiosnę, może za 3 miesiące, jak se wspomnę, to ich powożym. Na razie jest tak, jest. Ile nasiąknął, można sobie obliczyć. Ile temperatury jest, tyle jest i nic na to nie poradzę. A teraz coś ciekawego.
Ta temperatura już tu jest dosyć długo. Nie będę to określał w czasie. Wiem, że termin dość długo jest terminem względnym, ale jest jak jest. A w korbanku jest tyle ognia. I to cóż z tego, że tu jest ogień, skoro ten ogień tak by energii nie miał. Bo gdyby miał energię, to wskaźniki temperatur by szły do góry. No i wszystko w temacie. Zrobimy jeszcze jeden eksperyment, ale to później, i spolim brykiet torfowy z podajnika. Żeby nie było, że gdzieś mam lukę we wiedzy czy w eksperymentach. Jeszcze włożyłem parę złotych na eksperyment dla brykietu torfowego. I podobny sposób jest przy koksie, gdzie w końcowym wypalaniu ogień żar jest, tylko że energii też nie ma. Zamykam piec do wystygnięcia. Eksperyment jak zrobił, taki jakże chciał, czyli tej energii w tym brykiecie torfowym to tak za dużo, to tam nie ma. Do widzenia. Gdyby nie to, że lwio część tej temperatury pochodzi z rozpałki pierwszej i głównie tej drugiej, to by tu nawet nie było, nie wiem, czy 50 stopni. No ale 2150 zł tona tego brykietu torfowego kosztuje. Teraz mój eksperyment się zamknął w 12 zł i 90 groszach. To tyle wytrzymiem. Ale jeszcze włożyłem na eksperyment z podajnika w automacie. Żebych także powiedział, żebych już wszystko wiedział na temat tego torfu, bo wszystko nigdy nie będę wiedział. Życzę sukcesów, do widzenia, hej. Ani palenisko wypalone, tak się należy, z 3 kg to tak trochę za dużo tego, jak na mój gust, tego hobziotu. Oj, 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 nie będę to, bo mi to obiektyw zakudłaci, ale ogólnie rzecz biorąc i ujmując, to smutek.